Witam Państwa bardzo serdecznie. Raz jeszcze mówię dobry wieczór. Katarzyna Głujska, to program W Punkt i zgodnie z zapowiedzią już są ci, którzy będą za chwilę komentować wydarzenia polityczne. Jest Marek Jakubiak. Pan Marek Jakubiak, o właśnie, w wersji takiej, że widzimy i słyszymy, a pan Bogdan Pęk w wersji, że będziemy tylko słyszeć. Witam bardzo serdecznie obu panów. Dzień dobry, kłaniam się. Kłaniam się nisko. Szanowni Państwo, Szanowni Panowie, przed chwilą pan dr Tomasz Żukowski, socjolog z Uniwersytetu Warszawskiego, oceniając możliwość takiego scenariusza, w której tak jak to było w wyborach prezydenckich, oczywiście biorąc pod uwagę całą specyfikę i wyborów prezydenckich i parlamentarnych, powiedział, że jego zdaniem nie ma w zasadzie szansy, prawdopodobieństwa na to, żeby Platforma Obywatelska zmieniła swojego lidera na ostatniej prostej. No ale różne rzeczy się mogą w Polsce wydarzyć. Ja patrzę na dzisiejszy sondaż, który opublikowała Wirtualna Polska, z którego wynika, że prawie 42%, przepraszam, 62% badanych, uwaga, nie tęskni za czasami rządów Donalda Tuska. Jedni bardzo nie tęsknią, drudzy trochę mniej nie tęsknią, ale jednak 62% to całkiem dużo. W tych 62% siłą rzeczy jest też spora część wyborców partii opozycyjnych. No i tak. Po pierwsze mogę się zapytać, jak z takim bagażem lider może swobodnie być liderem dalej, bo przecież ma doprowadzić do tego, żeby przejąć władzę. No, taka jest jego rola. No ale z drugiej strony też, ponieważ wiemy, jak część mediów w Polsce funkcjonuje, to zadam pytanie, czy taki sondaż to przypadkiem, właśnie, nie jest przypadkowy. Bogdan Pęk, co na ten temat myśli? No ja obserwuję tę scenę polityczną od początku lat 90. i powtarzam wielokrotnie, gdzie tylko mogę, że różne były typy w polskiej polityce. Różni byli jej przedstawiciele, ale takiego aparata, takiego kłamcy, ściemniacza, naciągacza jak Donald Tusk nie było. Jest to człowiek, który nie ma istotnych zasad etycznych. On realizuje koncepcję bieżącą, która w polityce wewnętrznej wynika z czytania sondaży, a w strategii politycznej z wykonywania poleceń i instrukcji zewnętrznych. To jest chyba... No dobrze, ale panie senatorze, to jak ten sondaż przeczytał, no to najlepszego humoru nie ma. Tak, ale ja bym nie przywiązywał do tego wielkiej wagi, bo gdyby mnie ktoś zapytał, co Donald Tusk zrobi, gdy nagle przyjdzie decyzja z Unii Europejskiej, Donald, wracaj, będziesz przewodniczącym Komisji Europejskiej, choć jest to trudne do wyobrażenia. No nie, ale to teraz to już chyba nie jest możliwe. Znaczy, przepraszam, w tym momencie trwa kadencja tej przewodniczącej, tej komisji. To by wywołało potężne perturbacje. To myślę, że w tym momencie i biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności, chyba nikt takiego trzęsienia ziemi, przepraszam, organizować by nie chciał, tym bardziej dla Donalda Tuska. Tak się wydaje, bo przede wszystkim dlatego, że Komisję Europejską wybiera się w całości, czyli wraz z przewodniczącą czy przewodniczącym wybiera się pełny skład tej komisji i tylko pełny skład może zostać odwołany. Ale gdyby teoretycznie taka decyzja zapadła, to stawia może dolary przeciwko orzechom, że natychmiast by to wykonał i wrócił. A to jest jedna kwestia. A druga kwestia, proszę Państwa, bo słuchałem eksperta, który przed nami występował, specjalistę, i te główne kwestie, które mają być zasadniczymi tematami w kampanii wyborczej. Proszę sobie przypomnieć, jak to było przed wybuchem pandemii. Polska od wojny nigdy nie miała tak dobrego rządu, tak wspaniałych wyników jak wtedy. Myśmy pierwszy raz w historii uchwalili budżet zrównoważony.
Wskaźniki bezrobocia były najniższe w historii, wskaźniki rozwoju gospodarczego również, ogromne wzmocnione zapasy złota, wzmocnione rezerwy dewizowe banku, wszechstronny jak tylko można rozwój, który na tle poprzedników wyglądał kapitalnie. No i przyszła pandemia, która przyszła z zewnątrz, spowodowała potężne perturbacje, wydaliśmy ogromne pieniądze. To ma dzisiaj skutki także jako istotny element inflacyjny, ale cały świat to zrobił, a gdybyśmy tego nie zrobili, no to już opozycja wyprowadziłaby miliony ludzi na ulicę, oskarżając rząd, że chce zabijać Polaków. I teraz, ja przypomnę, że w czasie pandemii to opozycja wyprowadzała ludzi na ulicy akurat. To była że opozycja wyprowadzała, ale nie była w stanie zmobilizować ogromnych rzesz, bo rząd dał na tarcze antykowidowe prawie 250 miliardów złotych. Więc wszystko to, co się udało zaoszczędzić, poszło na osłonę pandemiczną. Moim zdaniem jest to kwestia nie do dyskusji na dzisiaj, ale stało się. I teraz zaraz jak zaczęliśmy leczyć rany, bo ta tarcza jednak spełniła swój skutek i zamiary, to wybuchła wojna na Ukrainie, która spowodowała ogromny wzrost nośników energii. Taki wzrost, ja powiem to dzisiaj i nikt tego nie mówi, ale ja to powiem wprost. Jeżeli utrzymają się ceny prądu, gazu, ropy i węgla, światowe ceny na takim poziomie, to nie tylko Polska i Europa, ale cały świat wpadnie w głęboką recesję. Na dłuższą metę to jest niemożliwe do utrzymania i grozi światu katastrofa, a do tego jeszcze obłędna polityka Unii Europejskiej, która pomimo tego, że nawet najbogatszym państwach Europy grożą problemy z ogrzewaniem w zimie, nie chce się wycofać z ETS-u, który nabija kieszenie wielkim ponadnarodowym spekulantom i wielkim bankom i korporacjom, a uderza w podstawy bytu. On może w ogóle ten system, jakby nie czas teraz może na ten temat dyskutować. Często zresztą rozmawiamy o tym systemie, ale on w ogóle może nabijać również kasę różnego rodzaju firmom, które mają swoją tą ostateczną siedzibę w Federacji Rosyjskiej, więc to jeszcze może być taki paradoks, ale oddajmy teraz głos. Jedno zdanie i Marek Jakubiak. Bo ten wstęp miał prowadzić do tego, że gdyby nie te elementy, które były spowodowane czynnikami zewnętrznymi, to Polska by była dziś w kapitalnej, nadzwyczajnie korzystnej sytuacji. I teraz cała gra będzie się sprowadzać moim zdaniem do tego, czy rząd polski będzie w stanie wyjaśnić polskiemu społeczeństwu, a przynajmniej większości tego społeczeństwa, że inflacja przynajmniej w 3/4 pochodzi z zewnątrz, jest niezależna od polskiego rządu, a ceny ropy, ceny gazu i ceny węgla również nie zależą od polskiego rządu. No to też jest pytanie, od razu dopytam Marka Jakubiaka. Jak pan na to patrzy? Bo to jest tak, że to jest przekaz strony rządowej. Strona opozycyjna ma przekaz inny. Ale to jest tak, że tę stronę opozycyjną wspiera takie odczucie ludzkie wtedy, kiedy trzeba zapłacić za produkty przy kasie, kiedy trzeba zapłacić rachunki. No i zawsze jest wtedy inna ocena sytuacji. Tak, przerażające jest to, że wszyscy politycy w Polsce są powołani do tego, żeby działali na rzecz Rzeczypospolitej. I przerażające w tym jest to, że część z tych polityków aktualnych i przyjezdnych cieszy się z tego, że jest gorzej. Gorzej jest oczywiście, jak tutaj pana senatora wesprę, ta inflacja w 50% według mojej oceny, to jest inflacja spekulacyjna, na którą my nie mamy zupełnie wpływu. To jest wykorzystywanie sytuacji do zarabiania nienależnych pieniędzy. Między innymi takie państwa jak Norwegia, jak duże koncerny i tak dalej, one na tym zarabiają nawet po 200%. To jest przerażające, że
że można tak rozbujać emocje ludzkie, że możemy podnieść ceny i wszyscy się na to zgadzają. Po prostu nie wiem. Tutaj nie chciałbym, żeby interwencje rządu miały miejsce, ponieważ mamy wolny rynek i popyt powinien kształtować podaż, a tutaj mamy do czynienia z wariactwem zwykłym, czyli budowaniem cen produktów na bazie spekulacyjnych cen półproduktów. I to jest niesłychanie groźne, bo nie wiemy, jak nad tym zapanować. Nie ma na to klucza żadnego. Co do Platformy Obywatelskiej, proszę Państwa, no cóż, trzeba wspomnieć jednego z założycieli Platformy Obywatelskiej. Było ich trzech. Świętej pamięci pan Płażyński, pan Olechowski i pan Tusk. I pan Olechowski wręcz nawet szczerze parę lat temu powiedział, że Platforma Obywatelska to już nie jest ta platforma i że on w życiu by na nią nie zagłosował. On tam podawał parę szczegółów, natomiast warto posłuchać Olechowskiego, ponieważ to już jest partia Tuska, a nie żadna obywatelska. Te zebranko dzisiejsze, no cóż, poprawili sobie panowie humory. W tym, co pani powiedziała, oczywiście jest pełna zgoda. Ja też widziałem ten sondaż, ale najważniejsze jest to, że 14% jest absolutnie za. Te 14%, proszę państwa, to jest mniej więcej połowa, która popiera Koalicję Obywatelską. Tak więc nie ma mowy o czymś... No, czasami nawet troszkę więcej niż połowa. No tak. No tak, no czasami te sondaże zależą od pogody, do kogo się dzwoni i tak dalej, to wszystko ma tutaj jakiś tam wpływ na te sondaże. Natomiast, proszę Państwa, ja widziałem takiego bardzo charakterystycznego tweeta dzisiaj, niejaki Sienkiewicz Bartłomiej, ten specjalista od whisky, tam się wypowiadał dzisiaj, ponieważ jeden z aktywistów takich platformiarskich rzucił się i powiedział, że on nigdy nie podniesie ręki ani nie zagłosuje za koalicją, w której będzie Konfederacja i Gowin. No, prawdę mówiąc, nie dziwię mu się. Natomiast Sienkiewicz powiedział, że na naszej liście nie będzie takich nazwisk, więc proszę być spokojnym. Więc tam z premedytacją zaprasza się ludzi. No przecież Gowin był zaproszony na to spotkanie, a już za plecami oni dawno eliminują część albo wprowadzają na minę. Ja myślę, że PSL oni wprowadzają na minę. W ostatniej chwili PSL się dowie, że na przykład nie będzie go na listach albo tam w ogóle. Myślę, że Hołownia no dobrze, też... ale PSL, przepraszam, bo musimy kończyć, ale ja dopytam. No PSL twierdzi, że nie chce być na jednej liście z Platformą Obywatelską, że te różnice światopoglądowe chociażby są tak w tym momencie już drastyczne, że oni sobie nie wyobrażają takiego wspólnego startu. No i jest zresztą część środowiska tego ugrupowania, no które, no, to są oczywiście deklaracje, no ale te deklaracje są szalenie zdecydowane. No ja myślę, że PSL jest bardzo konserwatywną partią, przywiązaną do chłopskich tradycji i daleko. Przynajmniej w dużej części. Dużej części, no ale akurat myślę, że tam gdzieś na poziomie powiatów, gmin PSL jest tą konserwatywną, taką osiadłą ekipą, która tam przy ziemi siedzi, dzieli te stołki, ale kto nie dzieli... Za wyjątkiem kierownictwa. No tak. I prawdę powiedziawszy, PSL nie może na to pójść, dlatego że po prostu zgubi własną tożsamość. No przecież kto to jest Tusk, proszę Państwa? Czy ktokolwiek? No, panie Bogdanie, panie senatorze, no jakie poglądy ma Tusk? No to ja odpowiadam. Tusk nie ma żadnych poglądów, dlatego że on ma poglądy zawsze takie, jakie właśnie w danej chwili są potrzebne. Więc tak naprawdę mówimy o człowieku, który nie ma żadnych poglądów. Jego jedyny pogląd to jest przejąć władzę. I tu ma pan rację, po roku sprawowania władzy na komisarza. Z tego co wiem, Weber wykpił się i powiedział, że on chce być premierem Bawarii, mnie to nie mieszajcie. I jedynym kandydatem niemieckim, jak zwykle zresztą na to stanowisko, będzie pewnie Donald Tusk. Po tym, jak obali rząd w Polsce. Na to musi sobie zasłużyć oczywiście, nie? I tutaj stawiamy kropkę niestety, ale na pewno do tych rozmów powrócimy również w tym składzie. Bardzo serdecznie panom dziękuję. Bogdan Pęk, Marek Jakubiak byli państwa i moimi gośćmi. Serdecznie pozdrawiam, życzę miłego wieczoru. Również państwu oczywiście życzę miłego wieczoru, ale mam nadzieję, że to będzie wieczór z Telewizją Republika, do czego gorąco zachęcam. Do zobaczenia.